Czyli witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Zeta, to jest pierwszy odcinek z maratonu, moi drodzy. Tak więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, musicie wbić. No zaczniemy od jakiegoś malutkiego progu, czyli 65 łapek w górę wbijacie od razu. Myślę, że od razu albo po pół godzinie wleci kolejny odcinek właśnie z maratonu. No i wtedy już ustalimy wyższy próg. Ale zacznijmy od jakiegoś małego, czyli 65 łapek w górę. No i oczywiście lecimy z kolejnym odcineczkiem z maratonu. 13 godzina jest dzisiaj, poniedziałek, jak wy to macie. Ja to nagrywam dzień wcześniej, czyli jest dzisiaj godzina. Jest nawet, nie wiem, która 18-19 jest niedzielą ogólnie, moi drodzy. No i szykuje się naprawdę zacny maraton właśnie jutro, jutro w poniedziałek. Dzisiaj ten odcinek nagrywam już troszeczkę tak bardziej na zapas, żeby był na jutro. Z tego względu, moi drodzy, że żeby ten maraton był jakiś płynny, żebyście nie musieli czekać 3 godziny na film itp. itd. Dlatego już dzisiaj nagrywam ten maraton. Ogólnie maraton nie będzie nagrywany z, wiecie, z jakimś na zapas, tylko po prostu na maratonie, żeby wam się nie wydawało, że to będzie na zapas. No to, moi drodzy, będę czytał wasze komentarze, które pojawiły się pod poprzednim odcinkiem z maratonu, więc żeby wam udowodnić, że nie będę nagrywał tego, wiecie, tak na zapas, to będę czytał wasze komentarze z poprzedniego odcinka z maratonu, więc piszcie dużo tych komentarzy, żeby było ogólnie fajnie. Dobra, moi drodzy, zacznijmy od może otworzenia free chestu, bo z free chestów zawsze jakieś tam fajne itemki mogą wypaść. No tutaj nie było nic specjalnego, tutaj coś mamy, złoto, tombstone i royal giant, czyli też nic specjalnego, złoto, spear goblinsy, gobliny. Jest ok, dobra, otwórzmy sobie to. Ogólnie w Clash Royale, moi drodzy, nie grałem dosyć. Poczekajcie, co ja tu mam do picia? Ok, wodę cytrynową. Ogólnie w Clash Royale troszeczkę już nie grałem około 3-4 dni, dlatego już chciałem sobie po prostu odpocząć od tej gry i wjechać tak na pełnym koksie, wiecie, w poniedziałek na maratonik. Tutaj ogólnie w moim klanie wszystko jest tutaj pięknie. Kasper dziś wrzucał opening Jan Chesta. O, no to fajnie, John, fajnie, bardzo fajnie. No to co? My lecimy z arenką. Aha, jeszcze miałem wam deck pokazać. Tak prezentuje się mój deck. Muszę jeszcze tego Bumbera ulepszyć. Tutaj ogólnie sobie już pokupowałem. Naprawdę Guardsa mamy i Dark... Dark Prince czy... Dark Prince'a mamy tutaj. No i Guardsa, więc dosyć spoko mamy tutaj karty, ale jakoś ja za tymi kartami nie przepadam i raczej ich nie będę używał. To jest mój deck, którego ja naprawdę bardzo szanuję i często nim gram. Znaczy często, zawsze nim gram właśnie, w tej arenie. No więc ja jestem zadowolony, ogajnie. Okej, moi drodzy, w takim razie będziemy tutaj zaczynali. Myślę, że z Gianta pierw wyjedziemy, bo nie mamy Hayden Tesli, szkoda. Więc zaczniemy sobie oczywiście od spokojnie, od Gianta. No i później wypuścimy cały tutaj nasz spam. Tutaj widzę, że leci już, jak to się nazywa, Hog Rider. Ja troszeczkę nie będę się bronił od tego Hog Ridera, dlatego że nie chcę, żeby tutaj mi jednostki wyleciały naprzód. No, bardzo dużo mi zadał, nie tylko troszeczkę mi zadał. Myślę, że ma hordę. O, tak pięknie, mój drogi, masz hordę, więc ja się bardzo cieszę z tego powodu. Ale, dobra, zniszczcie tego go, a my tutaj z rage'em, dobra, mamy, po tej wieży jest chyba, jak tutaj rage wpadł. Chyba po tej wieży, dobra, dawajcie. No nie, niestety nie po tej wieży, bo on zablokował. Ale i tak dużo zadaliśmy. Dużo więcej niż, o 300 więcej niż ten jego ziomek, więc spoko. Nawet nie o 300, bo moje wieże mają mniej HP, co nie? Więc nawet więcej niż 300. Ale teraz spokojnie chyba na Tesli, Tesla. Tutaj sobie Tesla wystawimy. Myślę, że tutaj na samym środku. O kurczę, już tutaj eliksir poszedł. Okej, no to jak on zaczyna z prawej ofensywę, to myślę, że ja polecę na jakąś tutaj lekką defensywę. Chociaż troszeczkę chyba za wczesny Hog Rider. Albo czekajcie, teraz wystawię tutaj Gianta i, moi drodzy, zrobimy fajną ofensywę, dlatego że ten Giant sobie będzie spokojnie to tankował i my wystawimy za nim duży, naprawdę duży spam. Wydaje mi się, że nawet to spuszujemy fajnie. Okej, mamy tutaj jeszcze hordę za... O kurczę, troszeczkę za słabą tą hordę wystawiłem, ale i tak jest w miarę okej. Kilka razy też jeszcze nasza Pekka uderzy, super. I teraz wystawię sobie tutaj Hayden Tesla. Dobra, dawaj Tesla, stawię się. Dobra, jeszcze troszeczkę tego eliksiru postawiłem. No ogólnie mam nadzieję, że z maratonu to przynajmniej te 5 odcinków zrobimy. Zobaczymy jeszcze, jak te progi będę wam ustalał, żeby tych odcinków nie było ani za dużo, ani za mało, wiecie, żeby było ich tak dosyć fajnie i optymalnie. Jeszcze zobaczymy, jak to ogólnie wszystko będzie, ale mam nadzieję, że maratonik jak najbardziej będzie oczywiście udany. Więc każdemu będzie się podobało, to raczej wam gwarantuję, więc możecie spokojnie tutaj być zadowolony. Okej, tutaj, żeby on sobie pięknie to kurde. A dobra, nasza Pekka tam niszczy z tyłu. Super, Ancko. Super sprawa. Nasza Pekka niszczy z tyłu. O, ma jeszcze hordę minionsów.
Tutaj myślę, że zaraz gdzieś horda poleci. Dobra, na ślepo. O, widzicie! Udało mi się w końcu upuścić na ślepo coś. Tutaj minionki. Minionki dawajcie. I czy to będzie push na wieżę? Czy to będzie 3 gwiazdki win? To będzie chyba 3 gwiazdkowy win. Jest! I mamy 3 gwiazdki, gwiazdki, koronki, przepraszam, bo zawsze w grach są jakieś tam gwiazdki czy coś takiego tym podobne. No a w Clash Royale są koronki, więc 3 koronki wpadły na nasze konto plus Golden Chest i 15 zł, więc ja się bardzo, bardzo cieszę. No i ogólnie też możemy otworzyć sobie jeszcze Crown Chesta, tak więc otwieramy Crown Chesta, złoto, gemy, Knight. Nie, Knight się chyba mówi bardziej, bo tam ostatnio mnie troszeczkę zdenerwowaliście się na mnie, bo niestety niektórych, wiecie, tutaj jednostek nie wymawiałem poprawnie ich nazwy, no ale teraz już będę się starał wymawiać wszystkie poprawnie, bo troszeczkę mnie okrzyczeliście. No i moi drodzy, mamy Giant Skeletona. To na co tak długo czekałem, to była moja jedna z takich kart, którą bardzo chciałem mieć, ale bardzo fajnie, że wyleciała mi. Okej, więc ja się cieszę tutaj. Zaraz będziemy mieli na Boomer. A ile ten Boomer? Ile gemów? No 7, ale dobra, nie będziemy tego tracili. Chociaż, czekajcie, ile on więcej będzie tutaj bił? 20 tutaj, 10 wieżą, no i 20 prawie tu i 25 high pointsów. No, ale dobra, tam poczekamy, nie będziemy w gorącej wodzie kompanii, spokojnie sobie na niego poczekamy. Okej, tutaj widzę, że jakieś ziomki sobie coś piszą, to ja napiszę, kogo pozdrowić, bo nagrywam. Ogólnie bez przecinków dzisiaj piszę, bo wiecie, to na tym emulatorze tego Androida, no to ciężko tak dosyć fajnie pisać, no ale chyba będzie okej. Dobra, w takim razie wygraliśmy walkę. Jak wygrywamy walkę, oczywiście trzeba się czegoś tutaj napić, moi drodzy. Mnie Kuba, dobra, to John, pozdrawiamy Johna. No napiłem się, moi drodzy, mam nadzieję, że wy też się napiliście. No i oczywiście zaczynamy. Na YouTubie jestem Jasiu Chłoptasio, okej. No dobra, zaczynamy tutaj kolejną walkę. Ja tutaj sobie jeszcze dam to. Picie przyłożę, no i zaczynamy ogólnie tutaj walkę. Pozdrawiam w takim razie Johna i Kaspera, okej. Tutaj sobie Tesla wystawię. Okej, on to wystawił, ja tego raczej strzałami nie będę tam cisnął, ale sobie spokojnie wystawimy też Tesla i będziemy sobie też raczej tutaj defić. No mamy ciężką sytuację, bo nie mamy Gianta, ale ja sobie tak pójdę, myślę Boomberem i tym, i też Giantem. Okej, on Boombera wystawił, ale ja spokojnie chyba Giantem teraz wyjadę, dobra. Tutaj Archerki z tyłu. Myślę, że jak zawsze mają wszyscy hordę, no nie wiem dlaczego. Jakoś się uwzięli na tą hordę, moi drodzy, tak ci wszyscy ludzie. Co tak laguje? Co mi tak ten blues tak laguje? Nie, fajna sprawa. Oj, jejciu, jejciu, jejciu. Dobra. Bomba wybuchła. Ale to chyba, dawaj, żeby on tylko nie doszedł. No, szkurde, walnął mi. Walnął mi i nawet dwa podwójne puncze mi walnęły. I patrzcie, jak tu dużo zadało w ogóle. O, ale słaba ta. Okej, on tu atakuje, to ja spróbuję w ten sposób to zagrać. W ten sposób to zagramy. Żeby, kurczę, tylko te, żeby on też nie doleciał do tej wieży, fajnie by było. Dobra, podwójny strzał tutaj poszedł. Okej. No, tam trochę zadał z tej bombki, ale... Ale nie aż tak dużo, żeby coś tu się przejąć tym atakiem jego. Wydaje mi się, że tą walkę wygra. Bo ma ten Elixir Collector, a ja mam ciężko właśnie, żeby się obronić przed tym Elixir Collectorem, bo ja ani Fireballa, ani strzał dobrze ulepszonych nie mam, więc no nie jest to za dobra sprawa, ale myślę, że mini packę bym teraz wystawił. Nie wiem, czy ma hordę, bo tego jeszcze nam nie ujawnił, ale jeżeli ma, no to będę musiał ściągać strzałami, tak? Archerki tutaj z tyłu i może moje miniony by poszły teraz? No dobra. Dobra, myślę, że tam Rage. Rage może wjechać jak najbardziej, Rage będzie w miarę okej. Dobra, tutaj sobie... Ajajaj, no lipa, lipa. Ma bardzo dobrze skontrowany na mnie deck. To trzeba mu przyznać. Czekajcie, to go chyba... Dobra, zadał temu, spoko. Dobra, ma kontra na mój deck, więc będę musiał się jakoś tutaj bronić. To będzie dla mnie lipna sprawa trochę. Nie. Okej, on wyjeżdża z tej strony. Myślę, że mógłbym mu to jakoś jeszcze skontrować. I teraz bym wyjechał tutaj Giantem. Czekajcie. Dobra, nie walnął drugi raz, super. Teraz piszę, że Boomberem. Jak mnie wkurza ten Giant Skeleton jeszcze na czwartym levelu, to jest aż poezja, naprawdę. Jakbyście sobie mogli to wyobrazić. Patrzcie, bo jeżeli ja go zabiję, to mam koniec ataku, tak? A jeżeli go nie zabiję, to i tak mam koniec, więc co wybrać, nie mam pojęcia. Okej, zrobimy coś takiego. Może na remis nam się jeszcze uda jakoś polecieć jakimś cudem. No, ja nie mam jednostek, które by broniły tego. Halo. Dobra, brońcie tego.
Dużo, dużo zadał. Okej. No teraz będzie trochę lipa, bo teraz... No nie, no... Ach, ten typek, jak ja go nie lubię, jak ja nie lubię tego, kurde, jak on ma... szkieleta, to jest jakaś masakra. Dobra, tutaj poleciały moje jednostki bardzo ofensywne. Tam sobie tutaj Giant podejdzie. No ale co ja mam wystawiać, moi drodzy? To jest raczej przegrane, bo nie mam nawet co wystawiać. Okej, okay. Tak polecimy, może. O, tutaj troszeczkę źle zagrał i mogę to jakoś w miarę wykorzystać. Nie mogę, moi drodzy, bo ma szkieleta, ale się wkurzyłem. Jak ja nie lubię tego szkieleta. Dobra, jeszcze jedną sobie zagramy, nie ma żadnego problemu chyba, co nie? Jeszcze jedną sobie zagramy. Dobra, minus 29 pucharów. No troszeczkę dużo straciliśmy, ale czekajcie, jaki ten typek w ogóle miał deck? Tak dokładnie sobie sprawdzę jeszcze szybko. On tutaj miał tak, Boombera to też mam. Nie no, miał, no wszystkie te karty pokazał, więc widziałem jego deck. Ale który on miał w ogóle level? 9 czy 8? Profile. On miał level 8, no ja mam 7 oczywiście. Ja jeszcze nigdy nie walczyłem z 7 levelem, wiecie, na arenie, bo ciężko mi znaleźć kolesia, który by miał 7 level i 7 arenę, wiecie, bardzo ciężko to jest. No mamy znowu 8 level. No i myślę, że teraz Giant bym sobie poleciał na prawą stronę. No ale nie ma co narzekać, tak? Sam chciałem sobie wbić 7 arenę. Udało mi się, jestem z siebie zadowolony. No ale niestety są tu bardzo... No dobrzy są ludzie, dobrzy. Nie ma co ukrywać, że są dobrzy ludzie, bo... No to są po prostu. Okej, okay. On tak zagrał. No trochę zbił, ale to nie jest aż tak dużo. A ja tymczasem myślę, że sobie wyjadę tutaj ofensywą z prawej strony. Ciekawe, czy on ma hordę. To mnie najbardziej ciekawi. Czy ty, ziomek, masz hordę? Ale dobra, wyjechał jak najbardziej dobrze, bo wyjechał w ten sposób. No, ale nie ma hordy, ale ma zwykłe miniony. Bo myślałem, że... Znaczy, ja wiedziałem, że on ma zwykłe miniony, ale nie wiedziałem, bo niektórzy grają i hordę, i zwykłe miniony. Chociaż nie uważam, żeby to było jakieś mega dobre, ale niektórzy tak rzeczywiście grają, więc myślałem, że tak będzie w tym stylu coś miał. No, ale nie miał. Tak, czekajcie, bo ja muszę się tutaj jeszcze ustawić, tak? I okej. Okay. Mamy tutaj Hayden Tesla. Myślę, o dobra, dawaj, żeby tylko nie stracić eliksiru, akurat w porę trafiłem i teraz myślę, że Giantem bym... Okej, okay, on wystawia ofensywę z lewej, to ja też pójdę z lewej. Tylko ja to trochę spowolnię, żeby cała akcja działa się pod moją wieżą. No bo wtedy wiadomo, że wieża może obijać jego jednostki. Okej, okay. O, ofensywnie wyleciał, ofensywnie, nie powiem. No to ja teraz z Boomberem, ofensywnie. No i teraz spokojnie powinienem sobie wszystko to odpuszować i polecieć ład na bardzo fajną kontrę. Kontra-atak. Okej, okay, on ma Fireballa. Czy to mi... No bardzo dużo jednak mi to zrobiło. Myślałem, że mniej mi to zrobi. Ajajajajaj. Nie fajnie. Będzie to ciężki deck, bo ciężko mi i jemu się będzie przebić przez mój deck, więc trochę lipa. Aczkolwiek zdarzają się czasami takie walki, bo jeżeli dwóch ziomków ma podobne deki, no to wiadomo, że takie walki często będą, ale... Ale jest dosyć fajnie. Okej. Okay. Giantem tutaj raczej nie będę wjeżdżał, tylko spokojnie sobie go wystawię. Dobra, po lewej stronie. On wiadomo, że będzie mi atakował lewą stronę. Dobra, ja zacząłem atak, ale jego Valkyria szybciej idzie, więc spoko. Dobra, Boomer szybko idź tutaj, żebyś tutaj nie przyspał, przypadkiem ziom. Ogólnie jeszcze Pekkę wystawimy. No i miniony z tej strony. Żeby go tutaj sobie odpuszczowały raczej na luzie. I myślę, że tutaj bym wjechał jakimś Rage'em. Dobra, dawaj Rage, żeby go szybciej tam podeszły moje jednostki. I czy to będzie zwycięstwo, proszę państwa, dla mnie? Może to być zwycięstwo, dlatego że troszeczkę źle zagrał. Czekajcie, mamy tutaj jeszcze to? Jeszcze trochę? No i mamy, jest, udało się. Teraz tylko, wystarczy się tylko pięknie tutaj bronić. Wystawię Tesla oczywiście sobie na środeczek. Ziomek troszeczkę tutaj źle to zrobi. Źle gra trochę ten ziomek. Ale ja myślę, że Giantem jeszcze mogę nawet wyjechać. Okej. Okay. W ten sposób, no i jeszcze żeby go tutaj bardziej przytłamsić, żeby nic mi tutaj nie zrobił. Giantik oczywiście i Pekka. No i spoko, wygraliśmy drugą walkę w dzisiejszym odcinku, więc ja jestem zadowolony. 2-1, tak? Całkiem okej. 29 pucharów i srebrny czas. Ogólnie to było już na tyle dzisiejszego odcinka, moi drodzy, ale chciałbym wam jeszcze powiedzieć taką małą informację, że te odcinki, które będą w maratonie, mogą być lekko, wiecie, jakieś takie troszeczkę gorsze czy coś w tym stylu, z tego względu, że po prostu to będą odcinki bardzo, bardzo szybko puszczane, więc nawet nie będę miał czasu, żeby to jakoś super zmontować czy coś takiego, więc weźcie troszeczkę poprawkę, jeśli chodzi o jakość tych filmików z maratonu. To znaczy, oczywiście ja nie mówię, że będą to słabe filmy, tylko po prostu będzie troszeczkę mniej montażu, o tak bym powiedział. No i to by było chyba na tyle, moi drodzy, tak więc widzimy się już w kolejnym odcinku, który będzie od razu po
wbiciu 65 łapek przez was, więc jeżeli chcecie, wbijajcie. No i co, moi drodzy, widzimy się już w kolejnym odcinku za, myślę, że za godzinę, za dwie, zależy o której wbijecie.